Dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Shadow32. To jest kolejny odcinek z Splinter Cell. I kontynuujemy jedną z misji dodatkowych. Tutaj ostatnio strzelaliśmy właściwie. Ustawialiśmy działka tak, aby załatwialiśmy przeciwników po kolei. Musimy jeszcze załatwić tych, co są tutaj. Ciebie na przykład. No ale ty nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Nawet się fajnie położył. Modulanych. Więcej tu nie ma. Myślałem, że więcej ciekawych rzeczy tu będzie. Okej, idziemy tutaj. Eating like that, you are going to get fat. I can't help myself. My own mother never cooked so well. Maybe you didn't salt her well enough. Be nice. Anyway, we need to get back to our patrol. Relax. Nothing's going to happen. This is the easiest job we've ever had. Us and our sailor friend both. But dinner is over. Come on, Arkady. Let's get back to our post. Hmm.
Trzeba było iść prosto, nie skręcać. No jakaś skrwena, tak jakby na skos idę, to on idzie dużo szybciej. On się odwraca jeszcze? Zacznijmy w cień. Coś ty tu miało. A to mam przecież informację o tym. Już wcześniej te informacje zdobyliśmy. Jeden. No dobra, trzeba się go pozbyć. Ten kursor jest z tamtej strony. Okej. Co ja tam wziąłem? Modu danych? Nie. To już było. Ja się tak... Mam położyć tam bardziej. Bardziej może tu. Czego tego kładziesz tak na skos? Time, module is time. Jeszcze tamto. Jakby się wszystkich pozbyć. Myślę na pewno, że już nikt nas tam z tyłu nie zajdzie. Pewnie to wszystko, co ten sam moduł danych się nie wyświetla. Dobra. To jak tam było? 301. Tam się 310. Ej. 310.
Abrav. You're not one of them. Quickly, untie me. No. But I do have a few questions. You're not here to help me? I'm not here at all. I can't take you with me, and if I untie you, it'll only mean trouble when the Spetsnaz find you. I don't have much time, and I need to know why you're alive. Oh, God! They killed everybody but you. Why? I'm a submariner. I operate the broadcast system on the Vselka. She's docked outside. Broadcast system? The submarine has a good communication system. Very flexible. The Azeris are using it to transmit signals north. So how can I get at it? You can't. Not now. They keep submarines submerged. So how do you get at it? We radio to the submarine from the compressor control room on the fourth floor. You need a passcode to get inside. I'll bet you know that code. Please, untie me. I'm getting cranky, Bobrov. The code is 8027. What do you want? Please, untie me. No. Fisher, you're gonna need to get inside that sub. I'm gonna need it to surface first. We're working on it. I'll get back to you. I beg you, leave me alone. If the Spetsnaz catch us talking, they'll kill me. What are you trying to do to me? Don't you understand? They will torture and kill me, you bastard! We figured out how you can force the sub up. If you deactivate the compressor, they'll only have a few minutes to decide between surfacing or sinking to the bottom and suffocating. Details on your upset. I don't think I'm going to be making any friends on this job. Okay. Jestem tutaj, nie zrobię już nic. Aż złap szkło i się rozłóż. A po co się z tyłu. To chyba tak nie działa. No niestety nie możemy wam pomóc, by odkryli, że tu jesteśmy, byliśmy. Po prostu w ogóle nie powinno być. Po prostu nie ma. Chyba tutaj co? Połys pomysłu nie mam. No dobra. Jest i kod. Znaczy się nie kod, tylko Paweł. 8027. Co mamy już tam? Kod zrobiony. A nie jest czy... Czy tam już
przejdziemy. Idzie. A, i tu czeka, no dobra. No kurde, za późno. Trzeba otworzyć. Kurde, to jest ta kamera. No właśnie. Okay. Co tu mamy? Dwóch gości oglądających telewizję. Może niech sobie oglądają. Mamy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Przecież powinniście spać. GPS shows you within a stone's throw of the compressor. Get ready to move once you've thrown it. The men coming out of that sub aren't going to be happy. You're underestimating my charm. I'm just trying to fit in. Watch yourself. Okay.
jest ten laserek. Fajno. Okej. Mamy laptopa. Chyba musimy skorzystać. We have an unauthorized presence in the compressor room. Send the team immediately. Intruder in the submarine compressor room. Mamy czas. Sobie tutaj. Nie wiem, czy tutaj to jest dobry pomysł. Dobra, otworzymy szyb i go tam włożymy. Okej. Idziemy. Teraz ten dokucacz.
Okay. Dobrze, da się wszystko po cichu zrobić. Okej. Prawie nie zauważył. Mówcie mi, że tu jeszcze ktoś na dole jest. No. Dobra, to było dobre. Okej. Tak blisko byli i nie zauważyli. Co wy tutaj tak kombinujecie i stoicie? Chyba się spodziewają, że ja stamtąd wyjdę albo coś. Tutaj przejść nie zauważam. Nie mam nic sobie. Ta kamera przelewna. Nie robi hałasu ani nic. Znowu niekoniecznie. Może ogłuszający ten. Jakoś to wyszło. Fantastic work, Fisher. Hurra, misja wykonana. Misja zakończona. Na pokładzie wisiełki. Półwysep Kolski, Rosja, 26 stycznia 2005 roku. Ludzie pułkownika Aleksej
Aleksiejewicza przejęli kontrolę nad wsiółką w doku i próbują przechwycić głowice bojowe z kilku pocisków nuklearnych SSN 2.0. Trzeba uzyskać dostęp do głównego komputera na mostku, aby ustalić, czy głowice nie zostały wyładowane. Bishop, Grimm's daughter needs you to get inside the communication room. There's a central server inside you'll need to tap into. Can I ask why? As long as you don't expect an answer. Nature of the agency. Be good. Okej. Odblokuj dostęp do naszych odkładów. Połącz się do centralnego serwera. Okej. Tutaj chyba będzie trzeba. Kogo tu nie ma? O, to ciekawe. Przez cały czas słyszę, jak ktoś krąży. No dobra. Idziemy tu. No tak, tutaj trzeba się zachowywać po cichu, bo podłoże takie bardzo. Aż tak bardzo. Ej, to już mi coś nie pasuje. Nie no, tak tego nie zrobili. Ewentualnie weźmiemy to. Co? To nie tak miało wyglądać. Jesteśmy tu strasznie widoczni. Okay. No się udało. Też lepiej by było bez tego ostatniego strzału, który on. Nie, nie użyj komputera, tylko weź ciało. Nie, tutaj połóż. Okej, moduł danych. Kolejny moduł.
kolejny moduł, co to? Prezydura zwarcia lub kontrolowania z portfela automatycznie za pomocą komputera sterowania, ble, ble, ble. Dostęp do danych podpłata, okej. Niech będzie. Także tu już wszystko. Chodziło. Więc tu. I tu on krąży. O kurwa. Trzeba patrzeć. Że uznadzą, że było mu coś i się położył i spadł z łyżką. Dlatego leży na podłodze. Idziemy tutaj. Czego tu światło zapala w ciubie? Tego nie było. Wróć sobie do swojego patrolowania, spokojnie, oj kurde, to jest więcej. Dobra, to może dalej pójdziemy w następnym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Shan32, to był Sprintelcer, zapraszam do następnego odcinka, w którym pójdziemy tą misję tutaj dalej. Nie wiem, próbowali jakoś się przedrzeć po cichu, bo u tych gości jak się nie uda, to dobra, zrobimy to nie po cichu. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.